Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii rodem Daura w Crusader Kings 3. Tak więc budujemy naszą wspaniałą Afrykę. No, jest już, powiem szczerze, całkiem potężna. Tak samo nawracanie idzie dużo lepiej niż zakładałem, chociaż zakładam, że wkrótce dojdzie do rozłamu w naszej religii i powstanie jej starsza wersja z powrotem. No, ale nic przeciwko temu nie zrobimy. Mamy też już dosyć wiekową władczynię, która ma 77 lat, ale jeszcze się trzyma. Sprawia coraz gorzej z jej zdrowiem, no ale jakoś to jest. Tego to byśmy nie chcieli. No i oczywiście walczymy z obcą kulturą, która mnie tu wkurzyła, a to już się powtarzam, ale strasznie mnie to wnerwiło, więc się powtarzam. Ale już niedługo ją sobie walimy. Tej nie będę chyba ruszał, ale tą Jorba naprawdę mnie wkurzyli. Czyli największy problem z nią... O, ktoś tu kopnął. A, nasza ciotka. Szkoda. Co się stało z jej królestwem? Rozpadło się na dwa, ale rozpadło się bardzo elegancko, bym powiedział. Nie ma tutaj jakichś dziwnych, chorych granic. A szkoda, kto po niej rządzi? To jest nasz kuzyn jakiś. Dwóch kuzynów, to ciekawe. No dobrze, zaraz skończymy całe drzewka, jak dalej pójdzie. No i straciliśmy marszałka, niestety. Dobra. No, ciotka była naprawdę wybitnym dowódcą. A pamiętam jeszcze za dawnych czasów tutaj dokonywała wielkich czynów, dowodziła armią. No, ale zdarza się. Czasem się z wiekiem umiera. Co tu się stanie? Kto po nim dziedziczy? No, jakoś dziwnie, no właśnie te granice tych tytułów są okropne. Ale no teraz nie chcę się tym jakoś super zajmować. I tak nie jest najgorzej. Powiem, czasami jakby się zostawiło to samo sobie, to w ogóle byłoby bajzel. Nie chcę jakichś wielkich wojen teraz toczyć, ale tutaj na południu może taka o mała wojenka. Zakony oczywiście zajęte. Czyli nasz zajęty, a pozostałe trzeba zapłacić. I na stolicę przeciwnika to będzie szybka akcja, coś mi się zdaje. Chowaliśmy ją, tylko że nie jest nikim dla nas tutaj ważnym, po prostu ktoś z rodziny poprosił, żebyśmy ją wychowali. Tyle. Dobra, stolica padła i teraz ruszamy likwidować siły, a niestety nasza władczyni dożywa swoich dni. No, o, jakaś rywalka kopnęła w kalendarz i bitwa, która powinna tą wojnę zakończyć. No ile ich dorwiemy? I jeszcze złożenie hołdu, czemu nie? Pięknie! Rzutem na kartę, czy na stół. Ostatnie posunięcie. Cyk. Trzy prowincje i chyba możemy teraz... A nie, niestety nie. No, tam trudno, mamy księstwo.
To nam wystarczy. Zaopatrzmy dobre nasze siły, zgarnijmy pieniążki. Może być. I w sumie zróbmy sobie jeszcze ucztę. Jesteśmy starzy i w ogóle, ale jeszcze damy radę jakąś ucztę tutaj przygotować. Dobra, i tak pewno część ekipy się zmieni po zmianie władczyni. Oj, chyba nie przeżyła. Tak jest, nie przeżyła imprezy. I władzę przyjmuje nasza córka. Jak ona się teraz prezentuje? Daurama II. Na 49. No niestety nie są zbyt młodzi nasi przejmujący władzę przywódcy. Ale tak to bywa. I tak, jest ona spokojna, ułożona, jest pracowita i jest zalotką, co jest bardzo popularne u nas w rodzinie. Dość bystra, teolog, posiada bliźniaka lub bliźniaczkę, posiada konsekrowaną krew, lubi opisywać swoje przeżycia, jest garbata, ale jest również geniuszem, bardzo silna i piękna. A do tego wychowała się na dworze administracyjnym, nabrała doświadczenia w zarządzaniu, powiedzmy, nim. Skupiamy się oczywiście na wiedzy, klasycznie, żeby trochę pchnąć kraj dalej do przodu. Dalej idziemy w kierunku tutaj. I teraz czas na stanowiska. No, zdecydowanie ludzie są mniej uzdolnieni niż w poprzednim rządzie. Nawet nie wiem, czy powinienem zaufać tej pani, bo nas nie lubi jak cholera. Czemu nas tak nie lubi? Autorytet, claimant. No, jak będą dłuższe rządy, to się troszkę uspokoi. Czyli jak wygląda sukcesja w ogóle w tej chwili? Dosyć ciekawie. Czyli ta córka odziedziczy Afrykę, w sensie nadmorskie terytoria. I myślę, że nie będziemy tutaj kombinować. Od razu jej to możemy w sumie przekazać, te tereny. O, razem z tytułem, żeby to już trzymało się kupy. O, w ten sposób. Bardzo dobrze. I na razie tak to może zostawmy. Ta córka, właśnie, czy tu jest, co z tym księstwem? Ono nie istnieje w sumie. Moglibyśmy je stworzyć i jej dać. Tu jest, nie mogę. Rozumiem, bo jako następczyni, no dobra, nie chcę, żeby to poszło do niej, czyli też dam jej. Okej, i co do następczyni? Dobrze by było jej kogoś znaleźć na męża. Już 19 lat. Okej. Może być młodszy, może być starszy. No nie, bez przesady, bo nie dożyje. Jeśli dzieci będzie znała za późno. On mógł być. 19 lat. Nie jesteś jakoś super z nami spokrewniony, co troszkę by tutaj oczyściło krew. Albo on, tylko to jest nasz bliski krewny tutaj. No, mówię, taki bliski nawet. W sumie, wiecie co? Kto to dla nas jest? No, to są ci Daurasi, jakaś boczna linia. Wiecie co? Może być. Jest trochę młodszy, ale to nie ma problemu. I super. Kto tu może wziąć też ślub? Nie wzięła? Zresztą, no przecież. O, dobra. Myślałem, że się wymigała jakoś od tego obowiązku. Kolejna rzecz, to teraz możemy przejąć tutaj resztę tej prowincji, czyli tą. Niestety, najpierw potrzebujemy roszczeń, jak najbardziej je stworzymy.
Zacznijmy chyba od uczty nasze rządy, żeby pozbyć się troszkę stresu. Też podbudować stosunki. Kolejny jakiś ślub. Dorast. A, nasz syn. Nie wiemy z kim, ale no już było zaplanowane, nie będziemy tego odkręcać. Pochwalimy męża. I stajemy się głową naszego rodu. To mi się podoba. A czemu nie mogę tego zrobić? A, już wiem, czemu jesteśmy garbaci. A tak ładnie to wyglądało. Mowa nasza córka zdoła to zrobić. Też ciekawe, nasza najstarsza córka jest w tej chwili kapłanką, czyli niestety dla niej nie będzie miała możliwości dziedziczyć. Trudno. Ale mogły nam dać sojusz z jednym z stosunkowo mocnych wasali. O, w taki sposób. I tak, wykorzystajmy sytuację. Jakieś wino z miasta poprawi wszystkim humor. Będą lepiej wspominać imprezę. A o tym oczywiście nam chodzi. Chyba na chwilę obecną nawet nam nie grożą żadne jakieś bunty jako takie. Dobra, synu, przykro mi, zostaniesz błaznem nadwornym. Dobra. Myślę, że być może czas zacząć dawać niepodległość. Znaczy tak, tutaj nie mogę, bo na razie jest jeszcze połączone z tym królestwem, ale coraz bardziej bym widział, że więcej królestw, więcej renown dynastycznego, a takie małe państewka no niewiele tutaj zmienią. I dobra, niech Cypr stanie się niezależny. Czy to nie chce zaakceptować sojuszu? Szkoda trochę, ale no obserwujmy. Obserwujmy, czy sobie poradzi w nowej sytuacji. I pewno ktoś obrażony, że stanowi... A nie! Chyba nie to. Co? Co z tym... z tą latryną, nie rozumiem. Szczerze, czego nie zrobimy, to niedobrze. Dobra, no... pomóżmy gościowi, czy tak... Ona wpadła... Nie wiem, co tu się dzieje. No, dobra, czy miałem rację, że ktoś się obraził? Dlaczego nasi ludzie wpadają do kibelka? Nie wiem, no dobra, może być. Tu jest ok, tu naprawmy. Poza tym, bo to są jakieś pierdoły dla dzieci, których i tak nigdy nie używamy, więc nie ma sensu w to inwestować. Właśnie nasze wychowanie. A właśnie, myślę, że to jest dobry czas, żeby zmienić nastawienie dworu. Nasza władczyni jest typowo nastawiona teraz na wiedzę, więc bądźmy dworem o takich parametrach. Poszukajmy też doradztwa duchów. Zobaczymy, co nam powiedzą. Poza tym, że kapłani zgarną więcej pieniędzy. Nie wiemy. Są jakieś bonusy. Jakie to były bonusy? Ładne bonusy. W tym wieku to płodność nam niewiele da, ale okej. Okay. Spiszmy nasze przeżycia, żeby się troszkę odstresować i mowę teraz zapolujmy. No, i tak znika budżet państwa. Napierdoły. No, ale życie... To nasze intrygi, może być ślub, czyli następczyni chyba.
Tak jest. Artefaktu chcą. Nie będzie artefaktu. Właśnie, rzućmy okiem tutaj. Pamiętam, że tu mieli jacyś członkowie naszego rodu jakieś roszczenia. Tylko, że nie są na dworze, niestety. Kto tu ma roszczenia? Jest od nas z rodu. Przyjąłby jakieś ziemię, ale nie chce przybyć na dwór. No ten to jest syn jednego z królików pomniejszych. O, co prawda nie wiem, kto po nim będzie dziedziczył. To nie są nasi. Więc trochę jest bez sensu chyba ich wpychać na siłę na tron. O! On mi odpowiada, tylko musiałby zmienić wiarę. Młody, niezły wojownik. Jak on się nazywał? Sakura Daura. O, i tutaj widzę, nasz kraj się powiększył. Ci tu wleźli, zajmując kolejne ziemie. Nas średnio cieszy, ale możemy w imieniu tego pana przejąć całą tą prowincję. Zamierzałem im darować, bo byli naszej wiary i szerzyli naszą wiarę tu w okolicy, no ale jeśli obalili naszą rodzinę, czy obalili, nie dali jej władzy, o może tak lepiej to nazwać, bo w sumie to była... No, oficjalne, powiedzmy, przekazanie władzy bez rewolty. Ale mniejsza z tym. My mamy osadzać naszych wszędzie. No nie. I dorasta jakaś tam wasalka. Średnio nas to interesuje. Kontynuujmy. I ktoś, widzę, nie ma silnych wasali w radzie. No zdecydowanie podmienimy. To mi się podoba, ale tu też trzeba zrobić podmiankę. O, nasza medyczka się nada. Więc możemy jej znaleźć męża. Okej. I nasz jakiś wychowanek. Co my tyle ludzi mamy tutaj na wychowaniu? Nie będziemy się stresować dla jakiegoś obcego dzieciaka. I nie będziemy mieli go haka. To nie rodzina, tutaj przyjaźń nam nie jest jakoś super potrzebna. A te jego oddziały to nie wiem, tak szukają szczęścia chyba. Na razie to załatwmy szybkim uderzeniem. Okej. Nie. O, sam król. Można jej krytykować, ale dzielnie król stanął do walki. U nas to ciekawe, nie dowodzi marszałek. Jakaś furia. Skąd to jest Ari? Też nasza dalsza krewna. I super. Czyli w tej wojnie tak naprawdę zmieniliśmy osobę panującą, na tym to polegało. Bez jakichś tam wielkich przepychanek. Czyje to powinno być? A, też jego. Na razie i tak mu podniosę. A, nie mogę mu podnieść? Nie, bo to jest plemienny tytuł, okej. Ty dzikun byłeś.
poprzedni władca. Sądziłem, że już tutaj w okolicy się plemienność wytrzebiła, a jednak nie. Ślicznie. Kiepski. Nie, może sobie darujmy ludzi tak znikąd dawać, którzy się nadają do swoich zadań. Sobie może darujmy. Z tym odebraniem tytułu jeszcze 2 lata. No tutaj dalej jest ten bajzel. Jakby to zrobić, żeby tego tu nie było? No nie ma jak. Bo... Oh my God. No nic, ten bajzel jest nienaruszalny. Tutaj to w ogóle król Akanu ma prowincję osobiście. Ja bym mu to zabrał. Nie trochę tyranii, ale okej. Wkurzył się. Ty to dostaniesz. Okej. To mogę. Tu nie mogę, bo jest wasal wasala, czyli gdybym miał to robić, to byłoby strasznie dużo głębszej kombinatoryki. Co teraz? Zatrudnijmy sobie specjalistę. Dajmy mu też jakąś... w sumie nasza kuzynka. Kurna jest na naszym dworze, to trochę nie ma sensu. O, tą panią szpiegulę mu damy. Kasa jest, czyli... tak, pielgrzymka. Jestem fanatyczką w końcu religijną, więc nie będziemy oszczędzać na pielgrzymce. Trudno. No a zorganizowanie religii jest tragiczne. I stajemy się mądrą, czy też światłą kobietą, jak to tam nazwać. Trochę rozbudowy na naszych ziemiach. Kasy trochę też nie ma, widzę. Jak sobie Cypr radzi? Na razie sobie radzi, bo tak nie chciał. Oj! Nie mówcie, że... podbici przez jakiegoś berbelucha. Nie mogę im pomóc. Gdzieś atakują, mają 7000 zbrojnych, to powinni bez problemu sobie poradzić, no ale wiem jak to jest z nimi. O, kolejna córka. Ma trochę problemów genetycznych z powodu chowu wsobnego, ale poza tym ona by dostała tę ziemię, ale ja myślę, że zostanie królową Gwinei, taki przynajmniej jest mój pomysł na teraz, czyli zaatakujemy sobie. O, dosyć silni, nie powiem. I to przyjęli islam. Niewierni. No. Weźmy ich. Nie chcę oszczędzać. Gospodarka kręci się. Teraz jak zmieniliśmy typ dworu, to mamy troszkę gorsze wyniki, jeśli chodzi o dochody. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To się nie chce zebrać. Okej, 7000 armia. Powinna być egzekucja. Tak, tutaj przewaga we wszystkim. Chociaż mają ciężka jazda, tak katafraktów w ogóle mają. W tym terenie to o dziwo se radzi. Myślałem, że w takim lesie to powinni dostać w tyłek cholernie. I ślub naszej najstarszej córki, która sama się wydziedziczyła, gdzieś wyjechała w świat i została wysoką kapłanką. Nie mamy testera żywności.
O, ta nowa żona tego generała, którego żeśmy wzięli, się przyda. Tak, przyda nam się. Ktoś, kto jest przebiegły, zawsze nam się na dworze przyda. Znajdziemy ci jeszcze od razu męża. Czyli tak to trzeba zrobić. O. No. Też może kogoś przebiegłego. O, ten 30-latek też nie jest jakoś super przebiegły. Weźmy, żeby było bez cech dziedzicznych. Szalony. A niech będzie on. I jest tak, w ogóle staniemy się dzielarką, bardzo dobrze. Myślałem, że tylko szansa, a tu było na 100%. No, niestety więźniowie nam umierają, czyli nie będzie z nich pieniążków. Nie, dopiero 50-ka to jeszcze. Dobry wiek. Wow, ile on tu wojska zebrał. Chciwy, towarzyski. Nie, chyba towarzyski bierzemy z tych cech. No i obserwujemy to draństwo, co tu się zbiera, bo jest go naprawdę dużo. Nie wiem, czy to powinniśmy tak walczyć, ale z drugiej strony jesteśmy elitarnymi siłami. Zakon plus armia zawodowa. Więc to na pewno trochę zmienia sytuację. A tutaj... czy idziemy? W sumie tak, teraz samej władczynie związaną z wiedzą, to zróbmy ze dwa punkciki tutaj, jeżeli się da. I zobaczymy. Ło, jakość naszego wojska przeważyła. Dać konkubenta? Chyba nie. Nauczmy się korzystać z umiejętności członków naszej rady lepiej. To jest zawsze niezłe. I wojna prawie wygrana. Ta liczniejsza armia została przez nas praktycznie wdeptana w ziemię. Teraz zdobądźmy to. No i się czaimy potem, jak wrócą, żeby zakończyć. O, nawet nie trzeba. Nawet nie trzeba. Kolejne ziemie nam wpadły. O, tu mamy niewierną, która... O, nawet ma dwie prowincje, co ciekawe. Więc po kolei. Najpierw naszej... Tak, najpierw stworzymy chyba królestwo, dokładnie. Które przypadnie jej, dokładnie. I ona teraz... Ło, gdzie ona pojechała? Nie wiemy, ale... A Cypr? Tak, Cypr. Ciekawe, kim jest ten typek względem Cypryjczyka, nie wiemy. O, jest krewniak tutaj tego muzułmanina. Sam jest muzułmaninem. Czemu? Co mówię, to było już ustalone zanim przejęliśmy. Uj, Cypr zajął to. Do czego mamy roszczenia, jak widzę. Czy to się od nich oderwie i potem to podbijemy, ale sam fakt. Taki dziwny blob powstał tam. Dobra, zajmijmy się niewiernymi wobec tego, czyli... odebranie tego. I działamy. 5000 zbrojnych. No może się uda to szybką bitwą załatwić. Zamówmy też, co to będzie? Regalia nowe, zobaczymy.
Nasze są średnie, więc na lepsze jest nadzieja, tak ją. I oczywiście, jak mówiłem, będzie mały rozpad naszej religii. Teraz ważne, żeby to opanować na ile się da. No niestety, wasale raczej się nie będą chcieli nawracać na tym etapie. A nasz sztandar dynastyczny poprawia się znowu. Dobra, mnie nas haka, ale... No, na ile się da, może spróbuję, też nie, no. Jesteśmy jeszcze za krótko na tronie i specjalnie nikt za nami nie przepada, więc to będzie dosyć uciążliwe, żeby ich tutaj ponawracać. Zobaczmy też, jaką skalę przybrała ta schizma. A, skupiła się tylko na tych obszarach. W sumie nie jest tragicznie, to jest to... do opanowania w jedno pokolenie. Tylko, że przybywa, więc to jeszcze nie koniec. O, i mamy wnuka, bardzo zdolnego wnuka, z dobrymi cechami. Gdy rośnie ta herezja w cholerę. Coś się zapił. Przybyło teraz też banda, nie wiem kogo, ale jest ich dużo. Gdzie co, moi drodzy, nie będziemy ryzykować, bo jest ich tak dużo, że to mogliby nas potarachać. Weźmiemy full power. No właśnie. A właśnie, jak już z tym Cyprem tak dziwnie to wygląda. Jakiś sojusz byłby tu możliwy? Pewno wątpię. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Bo ci jakiegoś powodu dołączyli, nie wiem dlaczego. Może obrażeni za to, że tutaj ostatnio odebraliśmy tę ziemię i po prostu nas nie lubili. I wykorzystali okazję, żeby się odgryźć. Bo inaczej to nie rozumiem. Na tym wyjdą. No dobrze, nie będziemy tutaj się obawiać naszych przywódców religijnych i dobrze, troszkę mniej stresu. Chyba nasze obecne berło jest lepsze, tak mi się coś zdaje. Dobra. Kolejny pancerz. Zobaczmy to berło. Chociaż... Nie, nasze daje pieniądze od potężnych wasali. To daje sporo renaun, więc ma swoje plusy. Zobaczmy, co tu stoi. Ten miecz. Co to było? Ta włócznia proroka, może jest dobra na papierze, to w rzeczywistości niewiele nam daje. I chyba... lepiej zamiast tej włóczni, żeby wstawić tam to. O. Tak, to zdecydowanie i skraca też karę za krótkie rządy, co nam się teraz dość dobrze przyda.
Więc musimy tutaj iść na niego. Nie widzę problemu. Mam i tak własny problem, że wasal tutaj chamstwo zrobił. Dobrze, skupmy się na sprawach ziemskich. I kolejny wasal składa nam hołd. Tym razem. Teraz zobaczymy sobie w ogóle stanowiska ponownie, bo tyle ludzi kopnęło w kalendarz, że trzeba tam zaraz będzie zrobić porządki. No i 1% wpada. Tak jest. I ta pani się pozbędzie tutaj swoich ziem. I jeszcze nam zapłaci subwencję. Jesteśmy fanatyczką, czyli trzymajmy się, że religijne sprawy najbardziej. Tak. Co to za w ogóle wojna? A, tutaj ciągle, na zadupiu, że na zadupiu dla nas, na zadupiu dla nich to główny front działania. Okej, potrzebujemy ludzi. Po pierwsze, o, kurde, tylko, a nie, na lekarza może chyba iść bez problemu. Kto jest, która córka, to się chyba coś zmieniło znowu. Dokładnie. Dużo się zmieniło, czyli ta córka stąd ma otrzymać. Ajajaj, dobra, będziemy zaraz to odkręcać, ponieważ wróciła z wygnania, czy z wygnania, po prostu spełnienia funkcji kapłanki wysokiej, ta córa, nie wiem gdzie ona była. I ona teraz jest główną dziedziczką. To nie wiem, czy to jest idealne, bo jest garbata, karłowata i w ogóle co najgorsze. Ale widzę, że też w kolejnym pokoleniu te cechy, miejmy nadzieję, nie będą już tak wyraziste. Moglibyśmy też kogoś zwasalizować tu. Nie ma sensu chyba, to są te ziemie tam gdzieś dalej. Co się z tym stanie, to się stanie. Zróbmy ucztę, żeby znów poprawić stosunki z wasalami. A, zapomniałem przecież o rozdawaniu stanowisk. Dałem tego lekarza córce i... No w ogóle jest zdolna bestia. Może być tak. Nie, na czempionat trochę jej nie chcę, bo się boję o jej życie. Jako, że ona jest następczynią. Przeciętni. Ty możesz być. W sumie, okej. A nie będziemy z tego robić afery. No i tak bardziej rządzimy za pomocą przyjaźni niż strachu, więc... A, Hendrecy, czy jakiś tam jest, ale... To nie jest nic wielkiego. Poszukajmy znów doradca dla duchów, oby nas nie opętały. I stajemy się silni. No, te duchy lubią nas coś ostatnio. Jest pani Seneschalse. Poszłam. I chyba znów troszkę się rozbudujemy tutaj. Całkiem sporo rzeczy jest nowych do postawienia.
Spróbujmy podnieść jakość. I zobaczmy też, jak ten problem religijny. On się skupił tutaj. Nie dotyczy chyba żadnych królów. Dokładnie. Wszyscy królowie zostali lojalni naszej wierze, więc to jest w miarę najważniejsze. No tu są co więksi wasale, z którymi jest troszkę problem. Zobaczymy, może tu wewnętrznie będą w stanie to załatwić. Też znając nasze szczęście, to w to głęboko wątpię. Tutaj znów samo co zawsze, czyli jakieś dziwne dziedziczenia. No, już trudno, nie będę tutaj przesadzał. Tym przesuwaniem granic i tak mówię, jakoś to wygląda. U tych rewolta wewnętrzna. A co wygrywa? O. Wyższa jakość pancerza. Nie tylko najlepsi dla naszego dworu. Widzę, że dochody utrzymują się. Może zmieniliśmy charakter dworu na naukowy. To jest dobrze. Fajna zbroja. Nie wiem, czy lepsza od tej, co mamy, ale fajna. Nie, nasza jest lepsza. Czyli ta na razie zostaje na magazynie. Myślę, że najrozsądniejszym posunięciem będzie stworzyć tutaj kolejne królestwo, także móc to przekazać córce, czyli wojna, duża wojna. Także tutaj tych niewiernych zaraz załatwimy. I kończymy kolejne drzewko, a jeszcze sobie rzućmy okiem na technologię. Myślę, że to można byłoby zmienić, tylko że na tym etapie... No nie, 37 lat jeszcze. Ale tak, tutaj... Tu już jest wszystko. Teraz tu. Lepsze wykorzystanie developmentu mogłoby być niezłe. To tylko 10 lat. W sumie te dwie rzeczy przydadzą się. Może tak być. Ciut tracimy kasy na tej poborze, widzę. Ale nie jest źle. I od razu na stolicę. Jest na szczęście blisko granicy. No oni, widzę, próbują zebrać armię, chyba łączoną z krajów sąsiedzkich. Ale to nic im nie da. Raczej. Też 10 tysięcy wojska zebrali, nie powiem. Po prostu ostrzeżemy go. Że 20-tysięczna armia oblega ich stolicę. Oni szybciej zdobyli nasze ziemię. Zakładam, że niestety Arabowie są bardziej rozwinięci technologicznie. No a święta wojna pomaga im ściągnąć wszystkich potencjalnych sojuszników z okolicy. Niewiele to zmieni. Zaraz dorwiemy. I pięknie, nasza trzykrotnie liczniejsza armia zaraz zrobi tu porządek.
ufamy. Tak. Kolejne składanie hołdu. No i tak powolutku, powolutku działamy. No polezą na stolicę niestety teraz swoją. Dobra. Dokładnie. Ale już jest z 11 6000, to jest różnica. No tak, stracimy stolicę jego, ale jest teraz po raz kolejny szansa kogoś aresztować przy szturmie, więc ma to plusy i minusy. Nie. Jakiś śmieć. I ja miałem opinię, że być może ktoś nam wpadnie przy drugim szturmie. Tak też się stało. Pięknie. O, jeszcze mamy jakieś truchło zwierzęce. Sorki. Dobrze. O, nie starczyło ziemi, co ciekawe. To ta córka powinna tym rządzić, dobrze pamiętam. Tak, bo ona nie powinna mieć tego tytułu królewskiego, tylko ten stąd. Na razie to po prostu przekażemy. I tyle. Ale no, te wybrzeżne państewka to nie powinien być jakikolwiek problem dla nas. Polowanie. Chyba nawet nie ma teraz sensu tutaj korzystać z tych opcji. A malowanie mapy przebiega jak najbardziej sprawnie. Tylko nasza wiara może nam przynieść siłę i zdrowie. Znów nie mamy medyka? Co nasza córka robi? Nie wiem, gdzieś polazła zamiast przyjąć tą fuchę. Kiepski muzyk. I tony ludzi w lochu. O, Burgundia jaka silna. I zaczynamy perka wiedzy, czy nie, tego zdrowia. Kiedy to się oderwiał? Chciałbym, żeby to się oderwało od Cypru, bo on tam... No i... To mógł być zły pomysł, bo ten Cypr coś sobie nie radzi. Naprawdę bym chciał im pomóc, ale... A gdyby... Mamy wnuka najprawdopodobniej. O, kurde, to jest nasz następca teraz, więc jakąś cypryjką trochę nie na miejscu. Chyba w ogóle nie ma na liście Cypru, tylko jakieś same wiochy. Ale kto go wychowuje, nie wiemy jeszcze. W sumie... On jest na naszym dworze, więc możemy go wychowywać osobiście. Jeżeli byłby gdzieś poza, bym już to nie ingerował, ale że jest u nas, to czemu nie? I pięknie, pięknie pieniążki napływają. Chyba czas do tego, żeby kulturę znów zmienić trochę, czyli... Co? Zacznijmy od tego. 12 lat, stary, ale jesteś
Nie Teges, tak to powiem. Ajajajajaj. W ogóle nas średnio lubią. No nie, powiedzmy, poza nią to nie jest źle. W sumie... Ma tyle silną pozycję, że możemy dać komuś, kto jest dobry. Tak mi się zdaje. To jest coś priorytetowego na chwilę obecną, żeby załatwiać te sprawy. I co? Jakiś nowy przedmiot. My Cypryjczykom damy troszkę pieniędzy, to może wezmą sobie najemników. To jest tu. To nie jest dla nas problem. Tyle pieniędzy, są 3 miesiące tam czy 4, więc to się zaraz odnowi. Ciekawy jest wygląd ziem pobizantyjskich. Myślałem, że będzie taki totalny bajzel, a zaczynają się tutaj realistycznie królestwa kształtować. Wenecja jaka silna. W Hiszpanii póki co miszmasz. Chyba samo się nigdy nie, powiedzmy, połączy normalnie. Co do ciebie, znajdźmy ci męża. Jakiegoś wojownika. Może być z plemienia Yaruba, czy tam z kultury Yaruba. I czas na te małe państewka nadmorskie, ale to myślę, że w następnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia.